Szanowni Państwo, był grudzień, miesiąc nieco chłodniejszy niż mamy dzisiaj, kiedy po raz pierwszy trafiłam do szpitala psychiatrycznego. I ta historia zostanie ze mną przez całe życie, ale jednak działalność jako wolontariusz w Fundacji F. w Fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne sprawiają, że te wspomnienia nabierają nieco innych kolorów niż czerń. Kiedy słucham wystąpienia Kasi Chodkowskiej, myślę sobie, że jako pacjenci my do wielu rzeczy zdołaliśmy przywyknąć. Jednakże dzisiaj opowiem o profesjonalistach, o rodzinach pacjentów i pacjentów, którzy właśnie do wielu rzeczy nie zdołali przywyknąć. I dlatego oddali swój głos w mojej ankiecie Standardy Opieki Psychiatrycznej. Można wzruszyć ramionami i powiedzieć, sytuacje jakich tysiące, instytucje jakich wiele i co z tego. Można wzruszyć ramionami i powiedzieć, system, z którym tak już jest. Ale czytając wyniki standardów opieki psychiatrycznej, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że one mówią, zróbmy coś z tym. I wołają, potrzebujemy, chcemy zmian. Przytoczę dzisiaj Państwu zaledwie kilka z wyników ankiety Standardy Opieki Psychiatrycznej, którą rozwiązało już ponad 400 osób. Są nimi, jak mówiłam, profesjonaliści, rodziny pacjentów i sami pacjenci. Ankieta trwa już od 8 miesięcy, a te osoby, które jeszcze nie miały z nią styczności, zapraszam na stronę sop.f.org.pl. Nadal zbieramy zgłoszenia. Ankieta mówi o tym, jaki jest stosunek pytanych do polskiego systemu opieki psychiatrycznej, jak oceniana jest jej jakość i dostępność, jakie są marzenia w stosunku do zmian, jakie są potrzeby. Wszystkich naturalnie odpowiedzi, zwłaszcza tych otwartych, które są najbardziej poruszające, niepodobna przytoczyć, aczkolwiek kilka z nich dzisiaj zacytuję. Pierwsze pytanie, jakie nasuwa się na myśl, jeśli chodzi o standardy opieki psychiatrycznej, to to, czy ten system w ogóle spełnia swoje zadanie. No i wynik jest taki, że jedynie 1% ankietowanych uznało, że system ten zdecydowanie spełnia potrzeby zainteresowanych. Kiedy zapytałam o to, jakie elementy systemu opieki psychiatrycznej należałoby zmienić, na pierwsze miejsce wysunęła się opieka szpitalna. Aż 79% pytanych sugeruje zmianę w tym zakresie, aczkolwiek muszę zaznaczyć, że 85% pytanych stwierdza, że nie przy każdym kryzysie hospitalizacja powinna być konieczna, że nie zawsze pacjent powinien trafiać do szpitala, że lepiej przesunąć tą opiekę na opiekę środowiskową. I to jest 85% głosów. Jednocześnie 83% ankietowanych popiera pomysł posiadania przez osobę chorującą tak zwanego asystenta zdrowienia. I tutaj ankietowani piszą uzasadnienia, dlaczego taki asystent zdrowienia jest potrzebny. Czytamy, tak, moja siostra z HAD-em nie wychodzi z domu. Po powrocie ze szpitala nie chce podejmować żadnych działań. Właściwie żyje w zamknięciu, boi się, nie chce zmierzyć się z prostymi zadaniami. Rodziny nie posłucha. Pomoc i głos kogoś nie z rodziny byłby na pewno bardzo dobry. Tak, ponieważ niewiele osób stać na kontynuowanie dalszego prywatnego leczenia, terapii i każda dodatkowa pomoc jest ogromnym ułatwieniem dla każdego, kto próbuje prowadzić życie po głębokim kryzysie. Kolejne pytanie, na które padło bardzo, bardzo dużo odpowiedzi, dotyczy warunków szpitalnych.
i tego, co ankietowani chcieliby zmienić w tych warunkach. I tutaj czytamy wszystko, począwszy od remontu oddziałów lub nawet całego budynku. Sale, łazienki, stołówki są w opłakanym stanie. Nie ma nawet dystrybutorów z wodą pitną, a pacjent psychiatryczny nie zawsze ma dostęp do czajnika, aby sobie wodę przygotować. Kolejna wypowiedź. Niestety właściwie wszystko należałoby zmienić. Brak podziału na płeć i wiek pacjentów to pierwsza sprawa, ale warunki, w których pacjenci muszą się leczyć, są straszne. Rozpadające się łóżka, wieloosobowe sale z krzyczącymi pacjentami, którym nikt nie pomaga i nikt na nich nie reaguje. Kolejna wypowiedź. W momencie, kiedy byłem w szpitalu w głębokiej depresji, czułem się tam dobrze i bezpiecznie. Warunki mi nie przeszkadzały. Jednak warunki bytowe, odpowiednia ilość łazienek, mniej osób na salach, wypoczęty, oddany i dobrze wynagradzany personel również by pomógł w wychodzeniu z kryzysu. I kolejna wypowiedź. Warunki bytowe, czas specjalisty dla pacjenta, zajęcia terapeutyczne, żeby w ogóle się odbywały. Na wielu oddziałach dla osób doświadczających kryzysów psychotycznych brak jest takich zajęć, oprócz malowania przy radiu. Ankietowani odpowiedzieli również na potrzebę tak zwanej izolatki na oddziałach psychiatrycznych, jako po prostu miejsce, gdzie można choć przez chwilę pobyć samemu, miejsce wyciszenia się oraz miejsca do interwencji. 73% ankietowanych była za wyodrębnieniem takiego cichego pokoju. Pytanie, na które najwięcej ankietowanych była jednogłośna i jednomyślna, bo aż 99% ankietowanych ma zastrzeżenia i opowiada się za zmianami w działaniach personelu szpitalnego. Jeśli chodzi o profesjonalistów, opisują tu fakt, że jest za mało osób na oddziałach, że potrzebne są szkolenia. Natomiast jeśli chodzi o pacjentów i rodziny, opisują tu konkretne sytuacje zachowań personelu. Przykładowa odpowiedź. W niektórych przypadkach personel działa zbyt radykalnie, pasy, izolatka. Jest to też zrozumiałe z braku wystarczającej liczby osób. Personel, w sensie pielęgniarki, salowi, powinni z szacunkiem traktować pacjenta, a tak w wielu przypadkach nie jest. Pacjent chory psychicznie jest skazany na brak szacunku. Więcej personelu, szkolenie go, ale i większe motywujące zarobki być może choć trochę rozwiązałyby problem. Podejście personelu jest kluczowe często w tym, jak pacjent przeżywa sytuację pobytu w szpitalu. I chyba najtrudniejsze z pytań, jakie zadałam w ankiecie, choć jest tych pytań o wiele więcej niż dzisiaj tutaj przedstawiam, dotyczy przemocy, zarówno słownej, jak i fizycznej, do których dochodzi w szpitalach psychiatrycznych. I tutaj odpowiedzi również jest, opisu różnych historii, sytuacji jest bardzo dużo. Zarówno ze strony agresywnych pacjentów, którzy są w jakimś stanie zdrowia, który wzbudza w nich agresję, jak również ze strony niestety personelu. Ale w tym systemie, w którym, jak powiedziałam, już tak jest, trudno się odnaleźć. Jest jak labirynt, po którym latami można błądzić. Jako pacjenci zostawiamy za sobą jedynie nikłe ślady, po których trudno nam wrócić do zdrowia. Żeby nasze drogi były mniej kręte, stabilne i pomocne, ten system wymaga wielu rzeczy, od odpowiedniego finansowania na odpowiednim poziomie, jak to już było mówione, po dobrą, wspierającą ofertę terapeutyczną. Im więcej słyszę głosów tych z ankiet oczywiście, tym bardziej wierzę, że zmiany są możliwe. Ponieważ kiedy wiemy, dlaczego coś jest potrzebne, łatwiej nam wyobrazić sobie, jak dokonać tych zmian. To kolejny kongres, a zmiany zachodzą tak powoli, że można stracić cierpliwość. Zwłaszcza my, pacjenci, od których wymaga się tyle cierpliwości, tyle zaufania do systemu, mamy ich coraz mniej. Dlatego potrzebna nam nadzieja i potrzebna nam wytrwałość. Dziękuję bardzo.